Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Michał Gol i nie oglądam Freak Fightów, jestem normalny. Witamy serdecznie w kolejnym rezerwacie nieuprzejmości. W programie, gdzie zadajemy niewygodne pytania, gdzie pytania zadajecie wy, widzowie. Program, w którym nie żebrzemy o lajki, suby czy komentarze, to lajki i suby żebrzą o nas. Jak zawsze pytania możecie zadawać dzwoniąc do nas na numer, którego jeszcze nie mamy. A dziś moim i państwa gościem jest komentator, ekspert, filolog, Skromny chłopak z dębicy, pan Mateusz Borek. Dzień dobry. Może przejdźmy na ty. Mateusz? Pan Mateusz. Aha, w takim razie, panie Mateuszu, zanim przejdziemy do pytań i telefonów od naszych widzów, to pytanie ode mnie. Krzysztof Stanowski. Nie znam. Pana nie doszły kolega? Dementuję. A tak generalnie to mi się nie chce o tym rozmawiać, bo o ile można poruszyć ten temat. Założył kanał zero i dobrze mu idzie. Nie wiem, nie widziałem, nie znam go wcale, nie było mnie tam, spałem. W to ostatnie jestem w stanie uwierzyć. Jesteśmy obserwatorami upadku kanału sportowego, czy wręcz przeciwnie, wszystko. Ale jakiego upadku? Ostatni upadek, jaki miałem to na plaży Fuket. Wszystko idzie dobrze, staramy się kupować suby na bieżąco. Komentarze od botów ciągle spływają, lajki program sam nabija, no już nie przesadzajmy. No i wszystko jasne. Ja dostałem informację o tym, że mamy pierwszy telefon. Halo? Cześć! Cześć! To Grzegorz z Warszawy, słychać mnie? Tak słychać. To super. Ja właśnie nie mam żadnego pytania, ale chciałem powiedzieć, że robicie super robotę i tak dalej, trzymajcie. No to już się zajmuję linii, żeby inni się też dozwonili i pozdrawiam żonę, która jest w obok. Aha, czyli jednak bez pytania. Też pozdrawiam twoją żonę. <laughs> Dobre, jak zawsze żarcik z podtekstem na propsie. No dobrze, przejdźmy do pytań. Marysz Krzywda się pyta, ile i czego trzeba brać, aby słyszeć głosy na mieście? Kolego, generalnie trochę diety greckiej, trochę szuwaksa, krystal memory, fukanko i lecisz jak ta lala. Aha, Mr. Kulmiki, pytanie do Borka, dlaczego po ujawnieniu przez pana Stanowskiego prawdy na temat jego odejścia z KS, pan Borek dotąd nie przeprosił widzów KS za okłamanie ich podczas zarządu live w Arłamowie? Ja to lubię się zapędzić, to taka gra słowami, zabawa publicystyczna, ale my już skończmy z tym. Federfication. Wielmożny, skromny panie Mateuszu, czy Stanowski pomylił odwagę z odważnikiem? I kim on w ogóle jest, że o niego pytam? Generalnie, tak wspomniałem, nie znam gości. On szukał około 40 milionów moich szereg komórek. Ale szereg komórek to mamy około 100 miliardów. A ja 40 milionów i przestajmy już dyskutować. Ta, no jasne. Paweł Proszyński, panie Boże, dwa pytania. Czy mogę czuć presję? Mam pracę i rodzinę, ale nie jestem pielęgniarzem. I czy jesteśmy w końcu na ty, czy nie? Presję to ma człowiek stający wcześniej rano. Presja jest, jak musisz szybko przylecieć z dalekiego kraju do Polski na zebranie zarządu. To jest presja. A drugie pytanie? Z przejściem na ty? Ty idioto. Kafel X. Panie Mateuszu, skoro podanie ręki jest dla pana ważniejsze niż podpisanie jakiegoś mało znaczącego dokumentu, to jak sobie radzą osoby nie mające rąk? Generalnie to słyszałem na mieście, że takich się nie szanuje. Ale oni mogą być poszkodowani. Ale przecież nie przeze mnie. Mhm. Rafał Guzik. Czy jest pan dumny, że dzięki panu powstał kanał Zero? Największy projekt w historii polskiego YouTube'a. Ale co największy? Kolego, ty pomyliłeś fotel z taboretem. My mamy ponad milion subów, a oni? Zapierd... w górę? Też pewnie kupione. Trynio, czym jest pan bardziej rozczarowany? Stanem kadry narodowej w piłkę kopaną, czy wyświetleniami kanału sportowego po odejściu stanowskiego? Spokojnie. Wyświetlenia wrócą. Planujemy nową serię. Jaką? Padłem w tajki. Chyba padłem w tajki. Nie, będziemy napierać w tajki paletkami. Aha! Bartek Surówka, witaj potężny Mati, z tej strony Bonifacy z Krakowa, sąsiad Sławka P. Świetną robotę robiliście, stąd moje pytanie. Czy brałeś udział w rekrutacji do kanału Zero? Jak wytłumaczyłeś swojemu synowi złamanie danego słowa przez wujka Sanskiego w jednej warszawskiej restauracji? Jakie jest stanowisko ludzi z miasta do nowego projektu Krzysia? Wysłałem zgłoszenie, ale nikt się nie odezwał. Brak profesjonalizmu. Natomiast ja dzwoniłem, ja porozmawiałem, ja na mieście słyszałem, że z tym nowym projektem to interesują się ludzie. Ja, jacy? Co? Jacy ludzie? Nie wiem, ludzie ogólnie. Aha, dziki wariat się pyta. Panie Mateuszu, co trzeba robić, aby mieć tak pięknie podpuchnięte oczy? Trzeba umieć żyć, trzeba umieć się bawić, trzeba umieć wypić. proste. Artur Duch. witam panie Mateuszu, mam pytanie odnośnie o pondębica. Jakim trzeba być mocnym wentylem, żeby wytrzymać ciśnienie od stanowskiego i jeszcze nie wybuchnąć. Generalnie to trzeba być gruboskórny. Ja mam już tak grubą skórę, że. Spucham na twarzy? Kolego! Tata, Odważnik i inne. Mamy drugi telefon, halo? Hala. to Stefan Starnowa. słychać mnie? Tak, słychać. To super. Nie mam pytania, ale chciałem powiedzieć, że Rezerwat nie się to mój ulubiony program. Pozdrawiam pieska, który leży obok. I znowu bez pytania, panie Mateuszu. Też pozdrawiam twoją żonę obok pieska. <śmiech> <śmiech> no te żarty to się nigdy nam nie znudzą. Wracając, bydle siura. Pytanie do worka. Czy pobylił pan tajkę z tajem i jak wyglądała zabawa jego jajem? Ale fraszka mu wyszła zajebista, nie? Mam lepszą. Tak? Nie. Aha. Kamil się pyta, czy w najbliższym czasie planuje pan zwalniać kolejne matki współpracowników? To zależy. Od czego? To jakiego twita polubi. Ludzie ulic obserwują to dla mnie. Dawid Krzepkowski. Pytanie, czy obecna ilość godzin pracy oraz ich częstotliwości nie działa wyniszczająco na organizm Wielkiego B? Nie, dobrze jest. Całe szczęście, że nie ma tego, co pilnował i wytykał to mi. To straszne. To było obłaczające. Degalvatron się pyta Czy to prawda, że dzięki Sąskiemu odstawił alkohol i wziął się za pracę? Nie Jozi Altidor Maty, zmierzysz się z Darkiem Szpakowskim na swojej własnej gali? Czy w końcu wyrównacie rachunki za 2002 rok i mundial w Korei Japonii? Czy wyjdziesz do ringu w szakopanie jakiejś tajskiej muzyczki? Czekam na odpowiedź, pozdrawiam Jozi Kolego, my z Darkiem mamy wszystko już ustalone i poukładane On zrobił ze mną reklamę na pieniądze Ja dalej go nie szanuję Proste? Proste chłopak z Dębicy. FG FGUJB Właśnie, panie Ważny, co z tym ostatnim odcinkiem Stanowski Mazurek, który obiecaliście pokazać? W końcu byłoby znów coś ciekawego na KS. Kolego, generalnie to ja tego nie oglądałem. Ja nie wiem, czy to jest. Przecież, jak ty byś siedział ze mną na jednej kanapie, to ja bym ci tego też nie pokazał. Mniszeks, czy nie boi się pan, że syn to zobaczy? Kolego, ale co po co ta prywata? Trochę pokory, tak się nie robi. Franik Shorts, cześć, jak tam cieszę się, że zero odeszło z kanału, bo wiadomo, że nic nie wnosi do kanału? Generalnie to wszyscy się cieszymy z odejścia do Dominika piechoty. Cezary Kulesza Official. Pytanie: Jaki prezes Związku Piłki Nożnej przyczynił się najbardziej do rozwoju piłki nożnej w Polsce? Jeden, jedyny, prawdziwy. Grzegorz Lato. Lato? Tak, to dzięki niemu mieliśmy później Bońka Aha. Jaruz się pyta, czy jest jakiś temat na świecie, w sprawie którego pan się jeszcze nie kontaktował z odpowiednimi osobami, wykonał kilka telefonów, zasięgnął wiedzy na mieście? Kolego, trzeba mieć w życiu trzy rzeczy. Jakie to rzeczy? Luz, telefon do znajomych, wiedza na mieście. Przemysł Sendrowski. Cześć Mateusz, proszę odpowiedz mi na pytanie, czy zacząłeś wcześniej wstawać po odejściu stana z KS, czy to nadal jest tak bliżej 12? Jest bliżej. Która? 12.15. Aha! GCP.pl, cześć, tu Chymel z Lipn. Kiedy zwrócisz sprzęt do nagrywania w firmie KTS Weszło? Po pierwsze, te kamery to nie były z Weszło. A skąd? One były stąd. One to już stały, jak przyszedłem. A tak generalnie, to jakby tak leżały, by tu na kanapie, to też by mnie wziął. Republican Mapper. cześć, jak oceniasz prezentację Polski na rok 2023 i dlaczego kiedy pan komentuje to nasza kadra częściej przegrywa, a jak nie to wygrywa? O, to znak, że trzeba wrócić do naszej szybkiej truskaweczki na torcie. Mr. DJ Benio, jak daleko sięga pańskie ego? Kolego, ty chyba nie wiesz jak daleko. A daleko? Bardzo. Sadiaro się pyta, czy w odcinku pan Mateusz odniesie się do innych sławnych ludzi z Dębicy, na przykład Teresy Orlowski. Nie ma sławniejszych niż skromnych chłopak z Dębicy. A Tadeusz Łomnicki? A co on komentował? A Krzysztof Penderecki? A gdzie on gra? Hmm, no tak. Knurczyk się pyta. Pytanie, co się stało z Olisadebę? Utytał się. Henek Waproty. Czy Boras wróciłby do czasów, kiedy je był jeszcze? Opuchnięty, przechlany, wredny, wysmarowany na brązowo, wyfarbowany, lekko znienawidzony przez dużo ludzi. Czy jest mu raczej dobrze tak jak jest? Nie. Nie? Nie. Czemu nie? Bo nie. Jej, he he he. Panie Borku, kiedy pan i inni przestaniecie płakać i wyźmiecie się za siebie? Ale jakie płakać? Wszyscy pracują na pełnych obrotach. Ja robię wrogi z Tajlandii, Smoku poleciał pograć w padla. A reszta? Reszta odeszła do kanału zero. Aha, a Michał Pol? Kto? Mm. Michael Scott, jak żyć? Żyć skromnie, żyć ze swoimi wartościami, gardzić ludźmi, nie mieć przyjaciół, zmuszać się do wszystkiego, patrzeć codziennie w lustro z depresją, skurwić się, to są najważniejsze rzeczy. Aha, no to ostatnie pytanie od naszych widzów. Panie Mateuszu, BMS Custom się pyta. Panie Mateuszu, jak szyć? <grywa> jak każda kobieta, <grywa> byle igłę trzymała prosto. Hahaha, <grywa> ach te żarty z podtekstem nam się nigdy nie znudzą.